18 kwietnia, niedziela, rozpoczynamy analizę weekendową. Rozpoczynamy oczywiście od indeksu WIG20. Na wykresie tygodniowym powstała biała świeca, której zarówno zamknięcie, jak i cena maksymalna są wyższe od odpowiedników z poprzedniego tygodnia, a obrót delikatnie, minimalnie, ale również jest wyższy. Mamy wyraźny atak na strefę oporu wynikającą ze szczytów tutaj z lutego, końca lutego i potem z połowy mniej więcej marca, a więc poziom w rejonie 2030. No i powiedzmy sobie szczerze, jak na tę chwilę, mimo tego, co widzieliśmy w piątek, czyli takiej no, potężnej, bym powiedział, słabości wobec tych rynków, które właściwie omawiamy codziennie, a więc DAX-a i S&P, zwłaszcza DAX no, jechał ostro. Mamy tutaj w dalszym ciągu zachowaną możliwość na wybicie tej strefy około 2030 i podążenia wyżej. No, patrząc znowu od strony szerszej, całościowej wykresu, no to jak widzimy po zejściu niewybijającym poziomu 851, czyli poziomu ostatniego potwierdzonego dołka, to utworzyliśmy tutaj układ taki korekcyjny. Z tego tytułu patrząc, w dalszym ciągu technicznie jest możliwe wyjście na nowe szczyty, aczkolwiek no tak jak wspomniałem, patrząc na słabość, jaka pojawia się wobec tych innych rynków, no pytanie, kiedy miałoby to nastąpić? Skoro no, za chwilę najprawdopodobniej na tamtejszych rynkach no, wystąpią jakieś co najmniej mocniejsze korekty, no ale taka jest prawda i tak wygląda układ techniczny. Patrząc na wykres dzienny, mamy dwie ostatnie sesje, czyli znaczy środkowa sesja, środowa, silny ruch do góry, do tego szczytu, czwartek i piątek. No, taki ruch boczny, typowy, dwie szpulki, w czwartek biała, piątek czarna i na tej czarnej wyraźnie większy obrót, a więc to też wskazuje, że właśnie ta słabość, która miała miejsce w piątek, no niekoniecznie musi być przyczyną do tego, że od poniedziałku zaczniemy spadać. Powiedziałbym, że na tę chwilę wydaje się, iż powinniśmy mieć tutaj co najmniej ruch do tych okolic 2050. To wydaje mi się bardzo, mimo wszystko bardzo prawdopodobne, chociażby też jak spojrzymy tutaj na tą końcóweczkę, to tutaj po tym zejściu korekcyjnym mamy jak gdyby pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i jeszcze piąta próba wyjścia na te 2050. To mimo wszystko wydaje się być mocno dość prawdopodobny scenariusz, ale pytanie jest inne. Mimo wybicia, tutaj nie braku wybicia tego poziomu 851 zejścia układem korekcyjnym, no trudno tu na tę chwilę oczywiście naprawdę pokładać wielkie nadzieje w tym, że tak jak układ techniczny pokazuje, że jest otwarta droga na nowe szczyty, że ona zostanie zrealizowana. No trzymać się tego w jakiś sposób na razie trzeba, dopóki nie ma ewidentnego sygnału, ale myślę, że tutaj może wchodzić w grę zupełnie coś innego. No inny wariant, a mianowicie to zejście tutaj w dół niekoniecznie musi być korektą, po której pójdzie nowy szczyt. Być może, to są takie moje mniemania, są jakiś jest tutaj układ, gdzie po zejściu tutaj w pierwszym impulsie mamy jakąś tutaj, nie wiem, rozciągniętą korektę nieregularną, jakąś inną i przyjdzie moment właśnie na spadanie. W każdym razie taki wariant, który w moim mniemaniu wysuwa się na pierwsze miejsce, scenariusz to jest właśnie jeszcze jakiś ruch do góry, ale strefa tutaj szczytu, te okolice 2050, ewentualnie 2070, które wynika z odwróconej głowy z ramionami, może być tym, kto zatrzyma i od tego momentu zacznie powstawać silny ruch spadkowy. No zobaczymy, jak to będzie, ale tak to się powoli tutaj jakoś rysuje. Jeśli chodzi o indeks szerokiego rynku WIG, tutaj mamy białą świecę, wyraźnie również wybijającą ostatnią cenę i maksymalną i cenę zamknięcia. Również mamy delikatnie większy obrót, a to wszystko jeszcze dodatkowo jest na etapie takim, że
wspomniany jak gdyby odpowiednik 2030, czyli te szczyty z lutego i z marca tutaj na indeksie WIG zostały już nadbite, czyli wyszliśmy cenowo powyżej tego poziomu. No i teraz pytanie, jak się zachowa indeks WIG, bo tutaj niewiele mi brakuje do tego, żeby wybić ten szczyt, czyli odpowiednik naszego 2000, właściwie 100 na indeksie WIG 20, a tutaj w tym przypadku poziomu 60500 i pójścia do strefy oporu, która no jest istotną strefą, a mianowicie tutaj rejony 62000. No na razie patrzymy i widzimy, tak jak mówię, ten ruch w kierunku północnym i to samo teraz na indeksie WIG. On jest o tyle silniejszy, na wykresie dziennym oczywiście, jest o tyle silniejszy od indeksu wykresia, że tu widzimy, ta biała świeca wybiła nam poziomy tych dołków, tak? I tutaj te dwie szpulki, które miały miejsce w czwartek i piątek, no właściwie idealnie wpisują się w układ takiej korekty, takiego jak gdyby delikatnego retestu i jak gdyby zachęcają do kolejnego ruchu w górę. Kolejny indeks, jaki omawiamy, to MWIG. Na MWIG-u malutka, na tygodniowym, malutka taka szpulka, takie przyhamowanie, brak decyzji. Oczywiście z tego tytułu możemy mieć zarówno ruch w dół, jak i ruch w górę, ale przypomnę, że jesteśmy mimo wszystko poniżej tej najbliższej tutaj strefy oporu, a co przede wszystkim, to poniżej tej najważniejszej, takiej najwyraźniejszej strefy oporu w poziomie około 4700, którą, tak jak to określałem w ubiegłym tygodniu, no jest to jak gdyby taki magnes, no przyciąga jak magnes i wydaje się, że rynek chciałby co najmniej się tutaj zmierzyć z początkiem tej strefy. Patrząc na wykres dzienny indeksu MWIG, no widzimy wyraźnie też tutaj taką jak gdyby no konsolidację w tym tygodniu. Piątek zakończony co prawda taką czarną, bym powiedział czarnym korpusem, ale z dużym dolnym cieniem w stosunku do tego korpusu, bo sama świeczka jest mała, wpisująca się w tą całą konsolidację, ale jakby nie było, jest tutaj taki mały pin bar, no i większy obrót, to wszystko wskazuje, że rynek no chce raczej ruszyć jak gdyby i iść jeszcze dalej do góry, zwłaszcza, że no można powiedzieć, znajduje się cały czas jak gdyby tak na poziomie, delikatnie nad poziomem tego poprzedniego szczytu. Kolejnym indeksem z rynku polskiego jest SWIG. Na SWIG-u mamy właściwie takiego, na szpulkę białą, czyli tydzień na przeczekanie, brak jednoznacznej decyzji co do kierunku. Oczywiście po takich świeczkach zarówno może być i wzrostowa, i spadkowa, no bo o tym świadczy brak zdecydowania. Natomiast patrząc tutaj na ten układ, w którym się poruszamy, no wydaje się, że jeszcze jak gdyby no ten sam koniec tego ruchu wzrostowego nie nastąpił i należy się raczej trzymać tego, iż tak jak widać to na wykresie dziennym, po tej konsolidacji jakimś ruchu tutaj no jest jeszcze mimo wszystko dalej, patrzymy raczej jako szansa na ruch w górę, a nie mamy żadnych na razie wskazań, które mogłyby świadczyć o zakończeniu tego wzrostu, tym bardziej, że tak naprawdę nawet gdyby rynek jeszcze tutaj się osuwał, to mamy tutaj dość sporą przestrzeń do no może nie tyle do zanegowania, ale co do samej próby odwrócenia tego trendu wzrostowego. Zatem uważam, że ten układ preferuje dalszy ruch wzrostowy. No i rynki zagraniczne, które omawiamy, DAX, no wyraźna biała świeca dzięki oczywiście piątkowemu wybiciu z konsolidacji. No powiem szczerze, że oczywiście w tym układzie tygodniowym zwróciłbym uwagę na fakt, że mamy tutaj od tej większej korekty po drodze już trzy korekty mniejsze, więc no jak gdyby to widmo zakończenia tego całego swingu, tego ruchu wzrostowego, co najmniej tutaj od poziomu 13660, no jest dość spore, tak? I tutaj inwestycje jakieś, nie chodzi nawet o długo czy średnio, ale takie, no nazwijmy w wymiarze kilkunastu sesji, są już obarczone dość sporym ryzykiem, ale jakby nie było, no układ, który na tą chwilę jest, mamy, jest układem
wskazującym na to, że trend jest kontynuowany i nie ma najmniejszych sygnałów jego zmian. Jedynie na co można zwrócić uwagę, to tutaj no, nałożenie się dość bliskiej odległości projekcji cenowych, które wskazują, że w tych rejonach 15 500 punktów mamy jakąś no, taką geometryczną, nazwijmy strefę oporu. No i zawsze może się zdarzyć tak, że przyszły tydzień wyrysuje nam czarną świecę i będziemy tym samym mieli jakiś układ już prospadkowy. Zobaczmy zatem więc, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym konsolidacja, z której nastąpiło wybicie. Tu jak widzimy w ujęciu dziennym mamy jeszcze mocniejszą strefę oporu, jeśli chodzi o układ geometryczny, na którą wskazywałem i którą brałem jako tą strefę docelową, do której powinniśmy dojść, wychodząc tutaj, robiąc korektę taką samą, jakie tutaj, to ten kolejny swing no, wróżył, że zapowiadał dojście do tych poziomów, znaczy się może tyle nie zapowiadał, ale no, wydawało się tutaj dość mocno prawdopodobne, na co zwracałem uwagę, no i też tutaj rynek się, że tak powiem, w tej chwili znalazł, jak widzimy, do wzrostu, jeśli chodzi tutaj o ten taki klin wzrostowy, ale nie zostało już wiele miejsca, no i też trzeba sobie zdawać sprawę, że mamy tutaj układ, gdzie no, jakby nie było, pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta i najprawdopodobniej jest to piąta fala od tego swingu, tutaj od poziomu około 13 650, więc no tutaj też gdzieś jest jakiś najprawdopodobniej, no, wydaje się mocno prawdopodobny ten układ, że gdzieś tu się coś powoli może kończyć. I czeka nas co najmniej, uważam, co najmniej korekta wielkości tego czerwonego prostokąta, a więc jakieś na tę chwilę jakieś 500 punktów, może niecałe 500 punktów, ale coś takiego co najmniej powinno mieć miejsce. Zatem inwestowanie, tak jak już powiedziałem, w stronę kupna akcji, czy też kupna indeksu na inny wymiar niż godzinowy, taki bym powiedział, no scalping to wiadomo, ale taki day tradingowy, no jest już obciążony dość poważnym ryzykiem. No i ostatni indeks S&P, tutaj również wyraźna biała świeca, zbliżamy się tutaj do rejonów 4200, ja przypomnę, że tutaj 4170, właśnie 4200 były tymi rejonami docelowymi, ale jeżeli spojrzymy na cały układ, jaki tutaj nam się rysuje, no to można mieć wątpliwości, czy aby na pewno to są już te końcowe poziomy docelowe. To znaczy się, chodzi tutaj głównie o to, że patrząc na wykres tygodniowy, no widzimy wyraźnie, mamy jakąś pierwszą, mamy drugą, jesteśmy tutaj w fali trzeciej. Teraz no trzeba brać pod uwagę to, że nawet jeżeli przyjdzie jakiś tydzień korekcyjny, to będzie fala czwarta, po której jeszcze rynek pójdzie dalej na w ramach fali piątej tutaj tego impulsu. Także no, wydaje się, że jeszcze nie jest koniec tego wzrostu, aczkolwiek oczywiście ta sprężyna jest już bardzo, bardzo mocno naprężona. Jest jeszcze taki jeden element, nie wiem jak zwracamy uwagę na to, czy ktoś zwraca, czy nie, ja bardzo chętnie zwracam właśnie na to uwagę. No, element, na który możemy trafiać na różnych forach. Powiem szczerze, że dostrzegłem w ostatnim czasie, nawet i na naszym forum, oczywiście też również, no kwestię tego, że powoli jak gdyby zamilkły no, najcięższe niedźwiedzie, tak? A to zawsze niesie, jeżeli są jakieś wypowiedzi, które preferują przez dłuższy okres dany kierunek, tego kierunku nie ma i potem nagle znikają, no to jest to bardzo często zwiastun tego, że właśnie jesteśmy tuż przed tym, co według tych wypowiedzi miało się stać już dawno, dawno temu. Także no to jest też element ryzyka i czynnik, który ja osobiście biorę pod uwagę. Stąd też powiedzmy sobie tak, na wszelkich rynkach, zwłaszcza DAX i S&P,
inwestycje we wzrosty w jakiejkolwiek formie, czy przez zakup akcji, czy przez zakup indeksów, kontraktów, dla mnie są w tym momencie obarczone już naprawdę zbyt dużym ryzykiem, żeby się w nie angażować. Nie mówię tu o ruchach jakichś krótszych, ewentualnych day tradingowych, to zawsze można robić. Natomiast mówię tutaj o inwestycjach kilku, kilkunastu sesyjnych, czy o dłuższych już nawet nie wspomnę. Nie ma do tego według mnie warunków, a każda taka decyzja jest obarczona ogromnym ryzykiem właśnie możliwości zakończenia się całego ruchu wzrostowego. Dopóki nie nastąpi jakaś korekta, która okaże się faktycznie korektą, a nie początkiem końca całego wzrostu, no to dopóty takie, że tak powiem, główne założenie przeze mnie będzie i realizowane, i uwzględniane. Patrząc teraz na wykres dzienny jeszcze indeksu S&P, też widzimy, że tutaj po tym największej korekcie od tego dołka na poziomie około 3720, mamy po tej największej korekcie, mamy tutaj ruch, który no wypełnia niemal no w maksymalnych możliwościach znamiona pełnego impulsu. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca, piąta. To jest element, gdzie tutaj naprawdę no trudno jest się spodziewać jakichś bardzo silnych ruchów wzrostowych, dopóty nie nastąpi co najmniej korekta o charakterze tego prostokąta. Natomiast zwróciłbym uwagę, że zarówno na indeksie DAX, jak i również tutaj na S&P, to co dzieje się od jakiegoś czasu tutaj w tym momencie, od października 2020 roku, no ma taki charakter takiego ala, no nie wiem jak to nazwać, no w cudzysłowie nazwijmy klina, tak? Czyli czegoś, gdzie ewidentnie widać, że no dużą rolę spełniają trójki. No jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to wcale ten tutaj ewentualny nadchodzący szczyt nie musi zapowiadać tylko i wyłącznie korekty, może zapowiadać znacznie coś mocniejszego, to znaczy się znacznie mocniejszy spadek niż ta korekta, bo właśnie tym sposobem tu również może dochodzić do tego, że tworzy nam się jakaś trójka w ramach tego, no ala nazwijmy klina kanału, jak kto chce to określić, w każdym razie wiemy o co tutaj chodzi. Także patrząc od tej strony, to oczywiście w dalszym ciągu nie jest nic, znaczy nie jest zagrożone, nie mamy sygnałów zakończenia, ale to widmo końca, no myślę, że jest już naprawdę dość silne i wyraźne. I to jest również element, który no jak gdyby utrudnia nam spojrzenie na to, aby nasz indeks WIG20 no miał tą szansę wybicia tego szczytu na 2100. Ona technicznie jest i wiemy, że może się zdarzyć, bo wystarczy jakaś jedna, dwie sesje odpoczynku, zanim zacznie się na przykład jakiś zwrot minimalnego wzrostu na indeksach zachodnich, a w tym samym czasie nasz rynek może, nie wiem, zaszaleć, tak? No jakby nie było do tych poziomów tego szczytu 2100, brakuje zaledwie tam powiedzmy 80-90 punktów, no można to zrobić bez najmniejszego problemu, jeśli tak by miało to wyglądać, więc ten szczyt u nas jest jak najbardziej aktualny, natomiast no warto sobie zdawać sprawę, że to wszystko wisi na włosku. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.